Siemano, witajcie, z tej strony Fajan i dzisiaj będziemy robić domek w chmurach. Zobaczymy, jak wygląda życie w chmurze, takiej chmurce jak na przykład mamy tutaj. Wejdźmy sobie do takiej, zobaczmy, jak to wygląda w środku. No jak widzicie, jest cała biała, ale my sobie zrobimy chmurkę wraz z oknami, żebyśmy mieli widok na po prostu wszystko. Chciałbym po prostu wam pokazać, jakby wyglądało życie w takim domku w chmurze. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, ponieważ dobijamy 2000 łapek w górę, aby utrzymać tą serię nową na moim kanale, ponieważ chcę robić więcej różnych ciekawych rzeczy, budować, a potem w nich żyć, sprawdzić, czy w ogóle da się w takich miejscach żyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewnie dużo osób będzie mówiło: ej, Wojtek, kopiujesz od dealerka. Ale no prawda jest taka, że w sumie nie wiedziałem nawet, że dealer taką serię ma. Zanim zrobiłem ten odcinek, wzorowałem się na innym youtuberze zagranicznym. No i postanowiłem ten odcinek zrobić, ale wiedzcie, że dealer robi naprawdę również bardzo fajne odcinki z tej serii. Lepsze na pewno od tych, które ja tutaj będę robił, ponieważ ja te tutaj będę tylko właściwie budował, a dealer robi dokładnie taką ogromną fabułę, więc możecie sobie do niego wbić, będzie w karcie, tak po prostu, ponieważ robi również bardzo fajne odcinki, a nie chcę być takim żłopem, który będzie tylko, wiecie, darmowe brał, że wiecie, że niby kopiuje. No, chcę również wam polecić dobre filmy, więc no, możecie sobie wbić. Ja też tutaj właśnie chciałem sobie te filmy, ponieważ no po prostu podobały mi się. Jak widziałem, jak inni zagraniczni twórcy robili właśnie taki domek w chmurce, to mi się bardzo to spodobało, więc też postanowiłem taki zrobić. Napiszcie, możecie napisać właśnie, jakie mam robić kolejne domki. Wszystko zależy oczywiście od was, od waszych komentarzy, więc możecie tam pisać, udzielać się na dole, będzie mi bardzo miło. Okej, mniej więcej na tej wysokości są chmury, może troszeczkę niżej. Nie, czekaj, sprawdźmy. Jeszcze niżej, okej, dobra, one są całkiem duże z tego, co widzę. Dobra, tyle wystarczy, myślę, więc to sobie tutaj już powoli zrobimy taką, jakby, nie wiem, jak to określić. Dobra, coś takiego, teraz sobie wszystko to zniszczymy, ponieważ nie chcemy, żeby to nam tutaj przeszkadzało, więc wszystko leci out. O, patrzcie, jak pięknie, jak pięknie. Uwielbiam na mojej myszce, tutaj na mojej myszce, takie coś, że mam jeden przycisk, który jak nacisnę go raz, tak jakby klika potrójnie i to jest bardzo fajne, mogę tak niby cheatować w Minecrafcie. O, dobra, patrzcie, to nachodzi na siebie. Wow, będę normalnie dosłownie żył w chmurce. No więc, seria będzie polegała na tym, że będziemy budować domki, na przykład, nie wiem, krówkę sobie zbudujemy i będziemy sobie żyć w krowie, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, albo nie wiem, będziemy coś innego jeszcze budować, kompletnie różne rzeczy, drzewo możemy zbudować i żyć w drzewie, więc wszystko proponujcie na dole w komentarzach. Jak mówiłem, seria troszeczkę się różni od serii dealerka. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, że i tak wam się spodoba to, co tutaj będę robił. No, dobra, my sobie w każdym razie tutaj ładnie to chcemy rozbudować jeszcze bardziej, żeby ta chmurka była całkiem sporawa, jak na razie jest taka. Jak te chmury są mniej więcej duże? Dobra, to jest taki kwadrat po prostu, więc zróbmy sobie taki prowizoryczny kwadrat. Jak na razie nie będę dokładnie liczył, ile który bok ma kwadraciku, żeby zrobić dokładnie tak idealnie symetrycznie. Więc zrobimy sobie jak na razie tak. Jeszcze dwa razy, myślę, że starczy tak. O nie, nie, to nara, pomyliły mi się przyciski. Tak to będzie fajnie wyglądało. Zobaczymy, co w takim domku można zrobić. Czy można, czy da się jakieś, nie wiem, inne pomieszczenia dodać, coś w tym stylu. Przydałoby nam się, jak mówiłem, szkło. Szkło będziemy mieć właśnie, żeby ogrodzić sobie z tej strony. Zobaczymy, jak to wstępnie będzie wyglądało. Potem zrobimy może kolejne pokoje. Albo zobaczymy, co się zmieści w takim jednym pokoju. To również będzie bardzo fajnie wyglądało. I zobaczymy, czy na trybie survival da się tutaj w ogóle przeżyć. Czy w takiej chmurce da się przeżyć? W sumie mogłem to robić nad wodą. Tutaj nie ma nigdzie wody, tutaj jest jedynie woda. Czy ja stąd ten... Nie, uda mi się chyba, co? Uda mi się. Uwaga! Jest! Dobra, udało mi się. Okej, czyli da się tutaj jednak wyskoczyć z tego. Więc jeżeli już tutaj będziemy na survival mode, to będziemy mogli stąd zeskoczyć spokojnie. Chociaż... No jednak to jest tak troszeczkę oszukiwaństwo, ponieważ mamy żyć w chmurce, a nie poza chmurką. Muszę tutaj tylko sprawdzić, jak będzie wyglądać, jakby wyglądało, gdybym usunął to. Uwaga, coś takiego byłoby. Kurczę, dziwnie to wygląda. Szczerze, nie wiem, nie wiem, zobaczymy, jak wygląda z tym. Chyba lepiej z tym wygląda, chociaż tutaj jest większy taki widok na wszystko. Okej, dobra, zniszczymy to, bo jednak ta chmurka ma być taka... Chociaż nie, dobra, zostawimy. Zostawimy, bo ta chmurka jednak ma być biała, a to nie wygląda jak biała chmurka. Chcemy zrobić taką po prostu kwadratową. Ciekawe, jak będzie wyglądało życie w niej. No, jak mówiłem, możecie proponować inne rzeczy na dole w komentarzach. I poza tym, wczoraj tak się zdarzyło, że kiedy nagrywałem odcinek, przed nagraniem odcinka zamówiłem sobie kebaba, ale tu nikt tego nie słyszał. Zamówiłem sobie kebaba i zacząłem nagrywać. I bałem się, że w środku odcinka nagle będzie dzwonek do drzwi i kurde, kebab jest, gościu, przyjdź po kebaba. No i na szczęście zdarzyło się idealnie tak, że
kiedy kliknąłem wyłącz nagrywanie, automatycznie po kliknięciu tego wyłącz nagrywanie usłyszałem dzwonek do drzwi. Nawet nie zdążyłem po prostu zgasić softboxa, od razu poszedłem otworzyć. No i faktycznie to był kebab, więc zdążyłem idealnie. To było moje idealne, po prostu ja mam takie wyczucie, Wojtas ma takie wyczucie, kiedy kończyć odcinek, że to jest szok po prostu. O, patrz, chmura leci. O jeden poziom jeszcze. O, jest idealnie, jest idealna praktycznie. Nice, nice. Okej, dobra, no robimy sobie teraz jeszcze tak, żeby to miało dach w końcu, bo potrzebujemy dach, żeby tutaj mieszkać, bo jednak nie będziemy, no chmurka też musi mieć dach. Halo ludzie, halo, jak to chmurka bez dachu? Ale to będzie zarąbiście wyglądało. Dobra, zarąbisty taki domek będzie w chmurce, serio, mi się to będzie bardzo podobać. Szczerze, no ja jeszcze nigdy nie mieszkałem w domku w chmurze. O, patrzcie, jesteśmy, żyjemy w chmurze. Ja! Jesteśmy, mamy domek w chmurze. Dosłownie, zobaczcie. Domek w chmurze. Masakra, żyjemy sobie teraz w chmurze. Ej, zarąbiste to jest szczerze. Zarąbiste. O, ale to zarąbiście wygląda. Wszędzie tutaj chmury. Jo. O nie, o dobra, kolejna chmura, nice. Ej nie, czekaj, co tutaj było? Ale to jest świetne, dobra. O to nam właśnie chodziło, żeby tak się to zlało z tym i żeby żebyśmy mogli żyć dosłownie w tej chmurze. Tutaj raz jest tak, raz tak. Dziwne to jest szczerze, teraz jest dosyć wyraźnie tutaj. Chociaż wydaje się, jakby tutaj była jakaś mgła, więc to jest dziwne. Możecie również tak spróbować, jeżeli jeszcze nie żyliście nigdy nie zrobiliście nigdy domek w chmurze. Możecie spróbować, to jest naprawdę bardzo fajne. No, teraz mi się wydaje, że jest bardzo fajne. Zobaczymy jeszcze, co tutaj można dodać. Więc uwaga, damy bloki dekoracyjne. Łóżeczko nam będzie potrzebne, żeby oczywiście mieć w czymś spać. Mamy łóżeczko, ale to zrąbiście wygląda. Damy sobie dwa łóżeczka. Wow, wow, wow. Odsuniemy je troszeczkę szczerze, odsuniemy je od tego. Okej, okay. Tutaj cały czas jesteśmy w chmurze, jak widzicie. Cały czas jesteśmy otoczeni przez chmurę. Więc spoko, spoko, mi się to podoba. Tutaj damy sobie jakiś obraz, tylko gdzie teraz jest obraz? Dobra, mamy obraz, spoko. Damy sobie jakiś, o, dobra, taki obraz myślę, że jest całkiem fajny. Spoko obraz, co? Myślę, że jest dobry. Chyba, że całe sobie to obudujemy jakby obrazem, widzicie? Ej, to jest mega. Ja najbardziej lubię szczerze ten obraz taki z tym creeperem. Ja chciałbym ten obraz z creeperem, gościu. Chociaż tamten też był ładny, kurde. Szkoda, że go zlikwidowałem. Gdzie jest ten obraz z creeperem? Halo, 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 o nie. No nie, to nie jest creeper, to jest coś innego, to jest podrabiane coś, to jest coś dziwnego w ogóle. Co ten obraz przedstawia? No, popatrzcie na to, dziwne to jest naprawdę. Dobra, jeszcze ile razy będę musiał tak klikać? O, dobra, to sobie zostawimy, to całkiem fajnie wygląda, więc to sobie zostawimy. Mamy taki, kurde, tutaj z tej strony nie da się niestety nic położyć. Możemy tutaj jeszcze dodać pajęczynę gdzieś z tej strony, więc dodamy sobie ją gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj po prostu, tak ogrodzimy sobie to. Nice. O, coś w tym stylu, coś w tym stylu. Żeby to po prostu fajnie jakoś wyglądało. Albo kompletnie sobie zamiast szkła zrobimy pajęczynę. Chociaż nie wiem, czy to jest jakiś sens. Może tutaj chociaż jedno piętro zrobimy pajęczynę. To by też całkiem fajnie wyglądało, nie? Nie wchodzilibyśmy wtedy w tą pajęczynę, a mimo to mielibyśmy podgląd na wszystko. No to jest też dobry pomysł. Więc uwaga, sprawdzimy jak wygląda tak, a jak wygląda tak. Uuu, idzie ta. Idzie chmura, a nie, tutaj już nie idzie chmura. Miałem nadzieję, że będzie taka fajna chmura, ale już nie ma. Okej, sprawdzimy, co tutaj można właściwie jeszcze dodać. Dywan, właściwie nie wiem po co, ale dodamy jakiś tam dywan, zrobimy. To sobie jeszcze wezmę, żeby upiększyć jeszcze bardziej mechanizmy, nie? Mamy coś tutaj jeszcze. Blok żelaza. W sumie można coś z bloku żelaza również zrobić. Blok kwarcu też w sumie. Chociaż jak na razie zrobię sobie tak. Dywanik. Nie wiem właściwie po co ten dywan, więc go zlikwiduję. Ale szczerze, dywanik będzie tutaj fajnie wyglądał. O, obok łóżka. Tak zarąbiście. Okej, mi się to podoba w tym momencie. Dlatego damy sobie tutaj tak. Damy sobie wełniankę w tym. Nice. O, to zaczyna fajnie wyglądać. Ludzie, to naprawdę zaczyna fajnie wyglądać. To sobie jednak zniszczymy i zamiast tego damy pajęczynę. Tak, to jest dobry pomysł. Damy tutaj pajęczynę i będzie moim zdaniem lepiej to wyglądało. Więc uwaga, kładziemy pajęczynę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No, nawet powiem wam, powiem. Chociaż w sumie tutaj jest taki widok na wszystko jednak, nie? Dobra, likwidujemy to. Ja to jednak jestem zmienny człowiek. Raz mi się coś podoba, raz nie. Ej, nie to, dobra, tak lecimy. Tak lecimy z tematem. Dorobimy to. Okej. Jak w każdym domku powinna być skrzynka. Więc uwaga, szukamy skrzynki. Mamy skrzynkę oraz to. To w sumie też może się przydać. Damy z tej strony. O, dobra. Tutaj będzie grało sobie. Okej. Wow, co z tego wypadło? Aha, obraz, dobra. Zapomniałem. Kolejny obraz wypadł. Dobra, teraz będziemy mogli sobie tutaj położyć gdzieś skrzynkę. Tutaj położymy sobie skrzynki. Albo tutaj. Nie wiem, gdzie lepiej. Dobra, jednak tutaj lepiej.
Okej, można coś włożyć do tej skrzynki. Patrzcie, jaki mamy miecz, nie? Jesteśmy bogaci. Co tutaj można właściwie jeszcze położyć? Piecyk, żeby oczywiście mieć czym przepalać i w ogóle. I zaraz zobaczymy, czy da się tutaj żyć. Czy da się w takim domku żyć? Zaraz sobie to zobaczymy. Tylko potrzebujemy jeszcze zrobić kilka rzeczy, żeby dopiero przenieść się na tryb survival. Bo szczerze, nie testowałem tego jeszcze. No i po prostu jestem ciekaw, czy cokolwiek da się tutaj zrobić. Nie wiem właściwie, co ja tutaj mogę przepalać. Weźmiemy sobie żarełko, bo jednak w trybie survival będziemy musieli mieć żarełko, więc weźmiemy sobie... koksy sobie weźmiemy, dobra. Bo jesteśmy bogaci, to sobie koksy weźmiemy. Okej, w sumie koksy sobie tutaj odłożę wraz z mieczykiem. Da się tutaj jakoś skopiować ten mieczyk? Chyba nie, a chciałbym dwa. Dobra, to sobie ten tutaj odłożymy. Do tego, co nam będzie jeszcze potrzebne w trybie survival? Może sobie wiadro wody weźmiemy, tak, jakbyśmy mieli zeskoczyć, a potem wrócić tutaj, to będziemy mogli wejść z powrotem. To będzie właśnie bardzo fajne. Kość, nie, magiczna latarnia, w sumie można coś z niej zrobić, ale nie wiem jeszcze co. Ludzie, ja tutaj tak kombinuję, wybaczcie, że tak kombinuję, ale no po prostu, no na spontanie sobie robię ten odcinek, ponieważ no właściwie dopiero co wróciłem i od razu włączyłem nagrywanie. Nawet nic się nie przygotowywałem, ponieważ wróciłem z dworu, bo przyjechałem dopiero i postanowiłem od razu nagrać odcinek, żeby było po prostu fajnie, żebyście mieli co oglądać. To chyba myślę, że wszystko, więcej nam rzeczy nie będzie potrzebne, oczywiście diamenty są bardzo ważne dla człowieka. Również sobie weźmiemy, co my tutaj jeszcze mamy. O, dobra, patyki również są bardzo ważne. I crafting table. I drewno troszeczkę drewna. I sprawdzimy, czy da się tutaj coś zrobić. Czy będziemy mogli coś zrobić? Może zrobimy sobie takiego normalnie survivala tutaj, więc przygotuję sobie jak najwięcej rzeczy. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, no szczerze. Dobra, i uwaga ludzie, teraz przenosimy się na tryb survival, tylko odłożę sobie jeszcze niepotrzebne rzeczy tutaj. Te w sumie to wszystko sobie tutaj odłożę. Okej, dobra, i teraz game mode 0. Okej, dobra, mamy tryb przetrwania. Teraz zobaczymy, czy da się przetrwać w takiej chmurce. Myślę, że będzie się w jakimś tam stopniu dało. W jakimś tam stopniu, to znaczy... no, żarcia mamy całkiem dużo. Takie koksy to możemy non-stop jeść. Wydostać, no możemy się stąd, tylko nie wiem, czy będziemy oszukiwać i się stąd wydostaniemy. Czy może zrobimy coś innego. Mam pomysł na coś innego, dobra, spróbujemy zrobić coś innego. Tylko nie wiem, jak to by wyglądało. Coś takiego, o, tutaj, tak. Teraz weźmiemy sobie drewienko. Potrzebujemy crafting table, więc weźmiemy sobie teraz crafting table. Napiszcie, czy takie pomysły wam się podobają, w których po prostu robimy sobie własnego survivala w chmurce. To jest moim zdaniem całkiem fajny pomysł i może wam się spodobać, więc spiszcie. Wszystko tam na dole w komentarzach, ja później te komentarze sobie będę czytał. Dobra, tak się tego nie robi. Jak się robi... tak się robi chyba, co? Chyba tak. Okej, dobra, bo już mi się pomiętoliło. Tutaj nie da się postawić, ale tutaj już tak. Okej, jesteśmy już na chmurce. O, zaraz będzie chyba ta. Okej, zaraz będziemy dosłownie w chmurce. Chodź chmurko, chodź. Ale ona idzie tak wprost, to słabo nas tutaj chwyci. No chodź chmurko. Nie, nie chwyci nas tutaj, słabo troszeczkę, szczerze. Słabo. Chyba, że jakbyśmy skoczyli stąd, to byśmy zginęli. Ej, nie wiem, chętnie bym skoczył właśnie zobaczyć. Chociaż z tamtej strony jest woda. Okej, mamy tutaj chmurę. Nasze chmury się połączyły, zobaczcie to. Nie mam game moda, chciałem sobie skoczyć. Chciałem skoczyć, a nie ma. No, nasze chmury się połączyły, dobra, zaraz będą połączone w 100%. Uwaga, 3, 2, 1 i uwaga, mamy chmurę, jest, połączona chmura. Nie, no mi się to podoba. Tak szczerze, mi się to podoba bardzo. Jest to coś do roboty, więc teraz sobie tak, weźmiemy, zrobimy sobie crafting table, poproszę. Zrobimy sobie diaksową zbrojkę, bo mamy tu tutaj dużo rzeczy, więc halo, poproszę diaksową zbrojkę. Może sobie noc zaraz damy, jakieś nubki. Chociaż nie, tutaj się jakieś moby żadne nie zrespią, więc troszeczkę szczerze słabo, ale dobra. Zrobimy również tak. Okej, i teraz mam pomysł, zrobimy z tego normalnego survivala. Żyjemy sobie w chmurce i tylko w chmurce możemy żyć. Oczywiście możemy wychodzić, ale w sensie takim, że możemy żyć tylko w chmurce. W sensie, że no... Jak już wyjdziemy coś tam porobić na dworze, tu, w sensie tutaj, to musimy tutaj wrócić z powrotem. Dobra, więc wylewamy wodę z tej strony. Dobra, sprawdzimy, jak to wygląda właściwie. Wow, fajnie to wygląda. Okej, teraz schodzimy. Schodzenie będzie całkiem szybkie moim zdaniem, ponieważ można tam skoczyć, więc uwaga, skaczemy. Czy nam się uda? Zeżrę koksa, tak na wszelki wypadek. Okej, zeżarłem koksa i lecimy. Uuuu, jest! Dobra, udało nam się.
Udało, przeżyliśmy. Teraz trzeba tylko tutaj się wydostać. Ej, rozwalimy to. O, zawsze lubię to robić normalnie. Okej, mamy tutaj domek na chmurce. I możemy zacząć szukać sobie jakichś surowców. O, drewno, chociaż drewna mamy całkiem sporo. Nie wiem, co tutaj właściwie można robić. O, mamy świnki. Chociaż znowu mam koksów dużo. Nie przemyślałem tego. Mogłem dać tylko najbardziej takie podstawowe rzeczy i zrobić mini właśnie takiego survivala. To by było coś fajnego. No, ale generalnie chciałbym wam pokazać, że właściwie w chmurce da się żyć. No, ten odcinek miał wam pokazać, czy odpowiedzieć na pytanie, czy w chmurce da się żyć. Więc mając takie itemki, jak ja tutaj mam, głównie mając wiadro wody. Z wiadrem wody, jeżeli macie wiadro wody, to możecie zrobić w takiej chmurce dosłownie wszystko, ponieważ później możecie do takiej chmurki wrócić. Natomiast jeżeli wiadra wody nie macie, no to wtedy jest troszeczkę słabo i wtedy właściwie nie wiem, jak to rozwiązać ten problem. Trzeba by było chyba rozwalić całą tą wełnę do góry, całą tą wełnę na dole i po prostu tutaj gdzieś spaść i potem, chociaż nie wiem, dobra, teraz to już kombinuję cały czas, dobra. No, w każdym razie da się tutaj przeżyć, jest to całkiem fajne, zebraliśmy sobie drewno, spoko, potrzebuje żarcie, więc zeżremy sobie, chociaż nie, dobra, już nie żremy tych koksów, za dużo koksów. Szukamy więcej świnek, mamy ile już żarełka, ponieważ z tych koksów generalnie jest tak mało troszeczkę tego żarcia, tak szczerze, no kurde, mało tego żarcia, więc szukamy sobie świnek, tutaj była jedna świnka, potrzebujemy więcej i wrócimy sobie na tą chmurkę. Na tej chmurce sobie przepalimy to żarełko, chociaż nie, dobra, mamy węgiel. Można zrobić dobry bardzo węgiel, drzewny. Nie ma tutaj już więcej mobków. Coś słabo. Nie wiem, naprawdę, bardzo mało tutaj, bardzo bie... O kurczę, ale to fajnie tak spływa na dół. Zarąbiste. Nie ma żadnych mobów, ale jest biedny ten las, nie? Bardzo biedny. Można rozbudować naszą chmurkę. Ej, to jest też dobry pomysł, tylko że drewnem można tylko rozbudować, bo nie jesteśmy tak bogaci, żeby wełną rozbudowywać. Więc w sumie białym drewnem to się w miarę tam zleje, więc moim zdaniem to jest i tak całkiem fajny pomysł. Więc weźmiemy sobie to drewienko i zaraz zdobudujemy sobie w naszej bazie jeszcze więcej. Ej, przypalimy sobie jeszcze piasek i dorobimy, kurde, te okna. O, mam jeszcze inny pomysł. Nie zrobimy tego z drewna, tylko całkowicie zrobimy z tego, z piasku. To jest również bardzo dobry pomysł. Okej, jednak Wojtek myśli, nie? Jednak Wojtek myśli, więc sobie tak zrobimy. I można sobie ten domek w ten sposób powiększyć. Więc jest to fajne, można sobie cały czas tak jakby upgrade'ować tą haciendę. Możecie sami zrobić sobie taki niby survival w chmurce. Życie w chmurce jest bardzo fajne, polecam. Polecam, Wojtek poleca życie w chmurce. Okej, tak, tyle nam powinno chyba wystarczyć. Ile tego mamy? Prawie stack. Dobra, to dorobimy sobie tego stacka całego. Może coś tam sobie weźmiemy stone na więcej? Nie mam pojęcia szczerze. O, dobra, tak to powinno wyglądać. Teraz, nice. I dobra, już mamy cały stack. Już mamy cały stack. Wracamy na chmurkę. Lecimy. Jazda, jazda po przygodę. Ile ja tutaj będę właściwie płynął? Nie, całkiem szybko się płynie. No, więc możecie zostawić łapencję w górę. Teraz taka chamska reklama. Łapka w górę bardzo, bardzo polepsza humor. Jak widzę, że jest dużo łapek w górę, to nagrywam kolejny odcinek, więc no warto taką łapkę w górę zostawić. Stary, zostaw łapencję. Będzie mi miło. Dobra, jesteśmy już tutaj, teraz bardzo trudno się tutaj wydostać, okej, dobra, jesteśmy, o patrz, jesteśmy w chmurce, zaraz będziemy w chmurce, szybko schowamy się i jesteśmy w chmurze, wow, zarąbiście to wygląda. Mi się to bardzo właśnie podoba, bo to jest takie, że jakbyśmy byli naprawdę w takiej chmurze. Okej, więc sobie przypalamy teraz to drewnem, właściwie już nie będę robił drewnie tego węgla drzewnego, zrobimy sobie taki po prostu tutaj węgiel. Również sobie to zmienimy na deski i zaczniemy powoli rozbudowywać naszą chmurkę. Z tej strony będziemy sobie dobudowywać, więc zrobimy tak, tutaj będzie tylko platforma z tego właściwie, platforma i dach. No, tyle rzeczy myślę, że wystarczy. O, ale to fajnie wygląda ta chmurka. Jo. Okej, jeszcze tutaj. Dobra, nice. Okej, dobra, jest chwila przerwy już. Chmury nie ma, ale zaraz kolejna będzie. Więc zobaczcie, jak to można fajnie rozbudowywać. Można sobie takiego właśnie survivala zrobić. Jeżeli chcecie trudniej, no to po prostu musicie, na przykład, nie wiem, zabrać sobie koksy wszystkie, bo jak widzicie, ja tutaj jestem troszeczkę bogaty, mam trochę dużo tych koksów, mogę sobie je cały czas jeść, cały czas sobie je żrę, więc więc no tak jakby cheatuję, no ale no co tam Wojtas, co ty tam kminisz? O, jeszcze z tej strony, niestety nam zabrakło, ale już nie wiem, co z tym zrobić, już tam mi się nie chce wracać po kolejne drewno. O, mam jeszcze troszeczkę drewna, okej, patrzcie, mam jeszcze troszeczkę drewna, może mi wystarczy, więc uwaga, dorobimy sobie jeszcze z tej strony tutaj. Czy starczy? Chyba starczy, dobra, myślę, że starczy. O, dobra, chyba idealnie.
Jest, idealnie starczyło. Ale Wojtek ma wyczucie, znowu drugi raz mam takie zrąbiste wyczucie. Ej, serio, ja jestem normalnie. Przewiduję wszystko, przewiduję dosłownie wszystko. Teraz sobie można zrobić tak. O, dobra. Tutaj nam się przepala kolejne szkło, więc weźmiemy sobie to szkło od razu. Niech nam się dalej przepala. My sobie to dalej poszerzamy, żeby była jak największa. O nie, o nie, tutaj każde szkło jest na wagę złota. Ja bym chciał sprawdzić, czy jak zeskoczę tutaj, tak w zbrojce, to czy zginę. Muszę to sprawdzić po prostu. Uuuu, o kurde, dobra, przeżyłem. Ale tak mnie ciekawiło właśnie, czy zginę. Więc ludzie, jeżeli macie koksa, to nie zginiecie. A bez koksa to chyba nie macie szans. Ale nie mam pojęcia, szczerze, nie mam pojęcia. Dobra, weźmiemy sobie troszeczkę, no kurde, jaki parkour trudny. Weźmiemy sobie troszeczkę więcej tego drewienka. Nie, kilofem się drewna nie bije. Łopatą też, no dobra. Siekierką się tylko klepie drewno. No i teraz jest całkiem fajnie. Ej, całkiem taka pozytywna ta seryjka. Nie ma tutaj żadnej spiny. Można sobie budować, po prostu żyć normalnie. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, że tutaj nie ma się jak spinać, że w sensie, ej, bo jak nie wyjdzie, że na przykład, nie wiem, seria z golemami, ej, jak ten golem nie wyjdzie, czy coś, o, to wtedy jest taka właśnie spina, że nie wiadomo, o co chodzi. A tutaj wszystko wyjdzie, moim zdaniem, ponieważ no, wszystko zależy od moich umiejętności budowlańca, bo ja muszę zbudować tę chmurkę i inne wszystkie rzeczy. Całkiem fajnie. Okej, my sobie teraz spłyniemy na górę. Chcemy sobie dobudować jeszcze tam troszeczkę rzeczy. O nie, ginę, ginę. Okej, dobra, już nie ginę. Chociaż nie odczułem tego, bo byłem na koksie, a koks to dużo dodaje. Ej, ten koks strasznie dużo serc dodaje. Czy to tak normalnie też było, czy nie? Dobra, możemy sobie teraz tutaj tak po prostu zejść. Uuu, mamy dużo szkła. Weźmiemy sobie to całe szkło, zamienimy sobie i można już robić tutaj, dorobić właśnie ścianki. To będzie bardzo fajne. Jest, mamy ścianki. Myślę, że tą akurat chmurkę sobie o jeden poziom troszeczkę zmniejszymy. I tutaj patrzcie, zrobimy coś takiego. Tutaj zrobimy tak, o dobra. Ta chmurka będzie troszeczkę mniejsza, ale to ze względu na to, że po prostu... No po prostu mam po pierwsze mało surowców, a po drugie nie chce mi się tyle czekać, aż mi się przepali to szkło. No to nie będzie fajne, jak mi się... Jak będę musiał czekać, więc no nie chce mi się czekać. Okej, okay, tak zrobimy. Uuu, starczy nam. Ej, całkiem fajnie. O nie, uciekaj. Dobra, uciekło. Ej, nie, tutaj nam nie starczy. Kurde. Dobra, zrobimy chociaż tyle. Dobra, mamy chociaż tyle. Tutaj jest lepszy domek, bo tutaj cały jest wełniankowy. Ale już nie będziemy szukać przecież owiec, nie? Bez przesady. Tyle czasu akurat nie mamy, bym musiał kurde kilka godzin tutaj spędzić. Więc tyle mi się nie chce. O, jeszcze tylko tutaj. I ile właściwie zostało? Raz, dwa, cztery, jeszcze tylko cztery. Więc uwaga, daj szkło, jeszcze cztery szkła potrzebujemy i będziemy mogli uznać ten domek za gotowy. Czyli jak widzicie, da się przeżyć w domku chmurce, jeżeli macie wiadro wody. Jeżeli macie wiadro wody, to dosłownie możecie wszystko zrobić, ale jak nie macie, no to trochę słabo. Patrzcie, wchodzimy do chmury, dosłownie. Jest tutaj chmura i teraz wychodzimy z chmury. Zarąbiste to jest, że to tak akurat teraz idealnie się zlewa z drzwiami naszymi. Ale mega, dobra. Dobra, także jak wam się podoba mój domek? Mi się bardzo podoba. Jest tutaj bardzo fajnie, przytulnie. Tutaj można wejść sobie na górę, obserwować teren, co tutaj się dzieje, moi drodzy. Co tutaj się dzieje? Tutaj jest takie mini wejście. Można tutaj wejść. Ja bym to chętnie właśnie zabudował. Dobra, zabudowaliśmy. Bardzo prowizoryjnie. Bardzo duża prowizorka. Ale no, co zrobisz? Dobra, tutaj już tak po prostu sobie robię. Tutaj niszczę różne rzeczy. No, także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dobijamy 2000 łapek w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, no to dajcie znać na dole w komentarzu, co mam zrobić, jaki mam zrobić kolejny domek, pokazać wam, jak wygląda życie w takim domku. Po prostu napiszcie mi, jaki mam domek wybudować. No, a teraz trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Wow!